Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tory152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Jezu, moi drodzy, nie nagrywałam znowu ponad tydzień. Jezu, który dzisiaj jest? 18 czy 17? 18. 8 dni już nie nagrywałam, ja po prostu nie czuję, gdzie ten czas mi umyka. Która jest godzina w grze? 8. Się prześpimy do południa. Ponieważ miałam mało HP, wbiliśmy ostatnio poziom, mamy 20 punktów nauki. Szczerze, nie zastanawiałam się, w co by to dać. Wypadałoby może w siłę, żeby jak najszybciej przebić próg punktowy. Chwilowo te 60 zręczności nam wystarcza do wielu rzeczy, więc bym to jednak tutaj tak zostawiła. Ewentualnie można by było tą zręczność spróbować przebić, ale bardziej mi na sile chyba jednak zależy. Więc myślę, że w siłę możemy dać. Nie wiem, czy jeszcze nie mamy do nauczenia się jakichś trofeów, wiecie? Bo w sumie nie pamiętam. A, mamy w ogóle chyba próg punktowy do broni jednoręcznej też do przeskoczenia. Mam 8, no. To moglibyśmy ten próg właśnie przeskoczyć do broni. No to tak myślę, że zrobimy. Odnośnie zadanek, co dzisiaj będziemy robić? Jezu, nie, ja nie wiem. Myślę, że możemy sobie zrobić zadanie... Do którejś kopalni można iść. Nawet można by się pokusić o tą kopalnię srebra, bo ona będzie trochę prostsza w sumie chyba. Południowa plaża, zamek. Kto mnie uczy jednoręcznej? Na statek może pójdziemy, nie? Myślę, że to będzie dobry pomysł. Niech żyje król! Ty mnie kto uczył? Ty mnie uczyłeś, czy mi się wydaje? Tak jest. Dodajemy 5. 15. Ja mam 8 z tego, nie? Czyli 4 punkty. I 5. Dobra, i przeskoczyliśmy sobie próg punktowy. Zostało nam 6 punktów. I te 6 punktów można by było dać w siłę. Jeszcze. Więc zróbmy to na razie. Cześć Halvar, bo to chyba ty mnie uczysz. F10 był szybki zapis, tak. Czy ja mam do siły sam amulet, czy mam coś jeszcze? Bo niestety nie pamiętam już nic. 10. To naprawdę nie mój problem. A, mam pierścionek i mam amulet. Czyli mamy siły 49. Dobra. To pokaż mi. Chcę. Damy sobie 3 punkty. Już więcej chyba nie mogę. Tak jest. Dobrze. Dobra, mamy 52 siły i teraz jak założymy sobie ten pierścionek z powrotem i amulet siły, no to jesteśmy na naprawdę dobrym poziomie. Czy na statku coś do zrobienia było? Nie wydaje mi się, więc ruszajmy, myślę, dalej. A, chociaż ja przez garnota muszę się dostać niestety, albo istety. Myślę, że nic nie mam mu do powiedzenia, tak w ogóle. Na Tamorę chcę wrócić. Dobrze. Znowu jesteśmy w morzu, bez sensu. W sumie dziwię się, że chcieli ze mną rozmawiać, bo część osób nie chce z nami gadać, bo mamy inny pancerz. Lekki pancerz marynarza, a pancerz z tej... No Jezus, ta zbroja. Boże, jestem taka nierozgadana, w ogóle mózg mi paruje, bo właśnie skończyłam robić notatki na egzamin z teorii historii kultury. I po prostu ja nie kontaktuję, mówię wam, po prostu naprawdę. Jeżeli ja mam syfu, ja miałam sprzedawać rzeczy na bieżąco. Ja nic nie robię, Matko Święta. Zaraz. Ja wykopałam tyle soli kamiennej ostatnio. Mi się wydawało, że myśmy otwierali te mieszki. Ale wygląda na to, że nie. Albo znalazłam jakieś nowe, bo w sumie troszeczkę żeśmy śmigali ostatnio po wyspie. W sumie to był taki główny odcinek eksploracyjny, bym rzekła. Sprawdźmy, czy ja coś jeszcze mam do otwarcia, bo może się okazać, że mam. Orzechy kokosowe można otworzyć. Okej, i ruszymy do tej kopalni srebra, podejrzewam. Tylko ja nie pamiętam, gdzie ona jest. W sumie już połowy rzeczy nie pamiętam. W ogóle, gdzie myśmy byli, gdzie mamy iść. Co mamy robić. Jezu, ile ja mam muszli. Nic tu nie ma. Będziemy otwierać, tak?
Nic tu nie ma. Szybko, akwamaryn się przyda. Trzeba zbierać Nic te tu nie ma. akwamaryny, bo będziemy potrzebować 10 na Korinis i nie wiem skąd je wezmę. Nic tu nie ma. Już wiem, że nie Nic mogę tu nie ma. akwamarynów sprzedawać. Nic tu nie ma. Dobra, coś mi wpada. 5 akwamarynów nam weszło. Czy coś jeszcze mamy do otworzenia? Tu są te rzeczy, czysta kartka, serce, kawałki. Kufel do piwa. A znowu widzę, że mi się część tekstur zepsuła. I są takie, wiecie, niewypełnione tak jakby. Te kroniki Tamora mamy do przeczytania. Tylko nie wiem, czy chcę sobie na razie dokładać dodatkowe zadanie do dziennika. Chyba nie. Goblinie jagody, smoczy korzeń. No dobra. Eliksirki do zręczności, bla 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 bla. Coś mam ciekawego ze sobą. Zatruty sztylet asasyna. Nawet nie wiedziałam, że takie coś mam. Broń pod siłę. Mogę ją nosić. Jest w teorii lepsza, ale w praktyce ta nam daje procent. Ale w sumie. Ta ma obrażenia magiczne. Ej, ja mogę szpadę nosić i ja nie noszę. I za niedługo będziemy mogli nosić miecz paladyna. Trzeba dobić siłę. 80 siły wymaga. Dobra, to wiecie co? Pochodzimy sobie chwilowo ze szpadą, skoro jest lepsza. Ona też chyba nam daje... Ona nam nawet daje 10 do broni. Dobrze, to fajnie, że ja to sprawdziłam i wiem, co mam ze sobą. A tak serio, to nie wiem kompletnie nic. Nawet nie wiem, gdzie mamy teraz iść, bo jestem tak dzisiaj zakręcona i tak mi po prostu mózg już nie funkcjonuje, że nie wiem. Lokatora w ogóle nie załączyłam. Kopalnia srebra. Nie wiem tam, gdzie była kopalnia. Mapa kopalni mi się otworzy? Nie za bardzo. Ale ja dostałam chyba mapę kopalni, typowo, czy nie? Aha. Dobra, tam była soli, czy jesteśmy niedaleko tej srebra, czyli mi się dobrze wydawało. Dobra, to spróbujemy coś ugrać, zobaczymy jak nam to pójdzie, walka z cieniostworem i tak dalej. W sumie to właśnie srebra kopalnia jest tutaj. Ja zapomniałam oczywiście o tym, zajebiście. Tam już mi pokazuje przeciwników na górze. No właśnie, tutaj, nie? Na dole zresztą też, bo kopalnia. No i myśmy się tutaj banglali, ale nie byliśmy tutaj. Tutaj są wilczki różnego typu i tak dalej. Zastanawiam się, czy jeszcze potrafię... Wiecie co? Zapomniałam, że teraz będziemy... Ej, niedobrze. Ej, czyli jak mamy wojownika, to nie możemy już używać tej tarczy w taki sposób jak wcześniej? Ale ona nam daje ochronę, to chociaż tyle. Dobra, kopalnia srebra. No jak widzicie, tam jest zawalone wszystko. Trzeba się tam inaczej dostać, konkretniej górą. Ale jeszcze sprawdzimy tutaj, bo widzę, że coś tu jest. Ej, to szkoda, bo mi się naprawdę przyjemnie walczyło tamtym sposobem. Teraz nie mogę. No ale dobrze, mamy większego kryta i w ogóle wszystko jest lepsze trochę. Okej, no i tutaj byliśmy. Zmykamy na górę. Zobaczę, jak sobie poradzę z tym cieniostworem. Nie rokuję sobie dobrych, no wiecie czego, wszystkiego, no ale myślę, że warto będzie już to zrobić. Potem jak pójdziemy dalej z fabułą, to będziemy mieli, wiecie, dostęp do tego cmentarza i tak dalej. Znaczy my już mamy w sumie, ale nie pcham się na ten cmentarz, bo tam jest jeszcze gorzej niż tu, bo są ożywieńcy na przykład. Spadniesz, czy będziesz tak... Jak ja bym wiedziała, że ja preriowego ścierwojada... czy tam takiego leśnego ściągam na hita z kuszy, to bym używała kuszy. Już bym dawno w nią dała więcej. Zobaczymy, jak się ją stworem. Nie, no ładnie. Czemu ten cieniostwór mi wjechał tylko za...
Wiecie co, nie wiem, nie będę narzekać, jakby. Sprawdzimy, czy coś jeszcze tutaj jest. W sumie ja sobie tą kuszę wyciągnę. Będzie trochę szybciej. Nie no, ładnie. Powinniśmy w kuszę dać. Ale wszystko w swoim czasie wam powiem, bo na razie... No jasne. Na razie jest bida. Coś tutaj można znaleźć, ale to jest prawdopodobnie kłoda tylko. Tak jest, ale przynajmniej mamy ją. No to będziemy wchodzić do kopalni górą. Tam jest ten problem, że tam są te golemy głupie. I to nie będzie przyjemna... No. Mi się w ogóle wydaje, że ja tam muszę zejść krwiopijcą albo czymś w tym stylu, bo się inaczej zabijemy. Więc przemiana w krwiopijce. No i się nie pomyliłam w sumie. Zróbmy takiego stałego save'a, żeby nic nie spierdzielić. No i standardowo będziemy kopać od razu te złoża. W sumie tutaj się nie da przyspieszać czasu, więc ja będę po prostu klikać. Bryłka srebra i tak dalej. No, i sobie w międzyczasie do was pogadam. Więc okres sesyjny dalej trwa u mnie. Ogólnie rzecz biorąc jest całkiem nieźle. Czy się wyrabiam? No nie wiem, nie mogę tego chyba za bardzo powiedzieć. Tam jest golem, nie? Ogólnie wam powiem, że w golema... Aha, ja zapomniałam, że tutaj są te... Właśnie nieumarli też. Mówiłam, że nie, nie idziemy na nieumarłych. Przecież to jest trudne. Masakra. No to się sama teraz wpieprzyłam w siebie. No, bywa. Ej, ja jestem ciekawa, jakie my mamy zdolności kopania. Bo za dobrze mi idzie. Ocena zdolności 40%. Ale widzę, że na razie mocnych uderzeń jeszcze nie ma. One się później pojawiają. Chyba dopiero w Korinis można na nie liczyć. Może troszeczkę wcześniej, bo ja w sumie nie łupałam każdej skały, jaka istniała. Teraz już nie popełniam tego błędu i nawet jak mamy niski procent, to kopię. Bo to się opłaca po prostu. Tych nieumarłych trzeba uważać. Powiem wam, że na Tamorze jeszcze spędzimy naprawdę dużo czasu, jak tak sobie przypomnę przechodzenie tej wyspy, że będzie klopson. W sensie będzie długo, naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze nie jest 10 odcinków gdzieś. Znaczy, dobra, może trochę przesadziłam. Ale Tamora jest jedną z dłuższych wysp. Dobra, to cholerstwo się podnosi? Czy nie? Podnoś się. Masakra. Dobra, chodź tutaj, bo nie chcę twojego kumpla. Ej, nie, ładne mam teraz obrażenia. Znaczy, wiecie, ja czasami też zapominam o tym, że przecież ja specjalnie sobie wybrałam łatwy poziom trudności, żeby właśnie się nie cyrtolić tak bardzo z tymi przeciwnikami. A teraz mam takie trochę... Nie, ja sobie nie dam rady. Dam sobie radę. I to jeszcze jak? Ja naprawdę kompletnie o tym zapominam, że wybrałam łatwy poziom trudności. Tak, kopalnia srebra. Zostanie nam potem jeszcze kopalnia rudy. I jeszcze jedno zadanie trzeba będzie zrobić dla Bruna. W sensie i tak musimy się pozbyć najemników orków, a jest jeszcze jedno miejsce, gdzie nie byliśmy. No i on będzie chciał, żebyśmy rozwiązali to zadanie z tym Stamlerem, więc tak czy inaczej, no... Jeszcze trochę tutaj zabawimy w ogóle. Tak naprawdę, żeśmy jeszcze pół wyspy nie odkryli. Tutaj jest jeszcze też bagno, którego wam nie pokazywałam i to bagno jest też przegięte. Tam jest dużo właśnie nieumarłych. Sporo zębaczy bodajże i sporo chyba golemów bagnistych. Nie, sorry, bo tutaj jest coś takiego jak jakby takie golemy wodniste, w sensie takie z wody. I się też zastanawiam teraz, czy będę miała taki problem. To jest golem, nie? Chyba tak.
Nie, nie umarły. To dobrze. W sensie będziemy mieli inny problem. Okej, idzie drugi na mnie. To dobrze. Zapomniałam też, że ta kopalnia ma parę odnóg. Ja nie wiem, czy tutaj nie będzie golema. Nie, dobra. Możliwe, że w ogóle nie będzie. Może mi się popitoliło z tą... Nie, bo w kopalni rudy nie ma golemów. Tutaj był jakiś golem. Albo mi się popitoliło z inną wyspą, bo jest taka wyspa, gdzie jest golemów też nasrany w jednej świątyni. Boże, świątyni w kopalni. I to nie jest fajne. Wręcz przeciwnie. Trzeba się będzie garbowania skór nauczyć. Teraz mi się przypomniało, że trzeba będzie to zrobić za niedługo. Tam jakaś broń nawet leży. Podejrzewam, że jakiś szmelc, ale można sprawdzić. Tak, i o czym ja mówiłam? A no tak, że właśnie wyspa jest dosyć duża jeszcze. Zadań jest dosyć dużo. I mam nadzieję, że nam się nie zrespią golemy w jednym miejscu, bo one są tak jakby po to, jakbyśmy się... Chociaż możliwe, że one tam są ogólnie, ale tego nie jestem w stanie stwierdzić. Bo ja kiedy tutaj przyszłam do tych kopalni, to zapomniałam się nauczyć właśnie tego wydobywania tych serduszek, nie? Z tych golemów, a one są potrzebne, żeby ten wątek ze Stamlerem zrobić. Po jednym sercu z każdego golema. Właśnie z solnego, srebrnego i z magicznej rudy. I one się mi później w takiej świątyni, która tutaj jest, bo jest to też świątynia Innosa w ogóle, one się później tam zrespiły i mi się wydaje, że ich tam teraz być nie powinno. Ale nie jestem pewna, bo mi się wydaje, że to jest tak, że jak się nie nauczymy, to one się tam jakby pojawiają. Ale nie dam sobie ręki uciąć, nie wiem. A tak w ogóle to tutaj musi być też jeden golem, bo przecież potrzebuje serducho. Więc nie może za tak golema nie być. Ze srebra. Ta, on jest chyba tam wyżej, pamiętam już. Albo nie? Nie, na pewno jest... O Boże, nie, dobra. To ja sobie poczekam. Gra mi chyba pozwoli kopać, nie? Tak, bo to nie Gothic 3, że podczas walki nie można nic zrobić. O Boże, no. Także duża wyspa. Ja mam też ostatnio mało czasu. O, dziękuję, że tutaj spadłeś. Będę miała lepszą robotę. Znaczy, będzie szybciej. Czy powiem tak, ta zbroja nam daje fajną ochronę i ogólnie rzecz biorąc mamy już fajną broń. Jak będę miała dostateczną ilość siły, to się przerzucimy na miecz paladyna. Jednak. Ale to i tak spoko. Szczególnie, że mamy miecz paladyna jednoręczny, więc będzie fajnie. I co, wchodzimy. Tam mi się wydaje, że jest golem na górze. Przynajmniej jeden tutaj być musi. Okej, pan zombie jak bardzo chce wejść już w gips. No chodź, spadnij, bo... A nie. O Jezus, nie. Dobra. Nie chcę spadać. Jak ktoś ma spaść, to lepiej, żeby on spadł niż ja. Dobra, bo widzę, że tak będziemy się męczyć. Więc teraz może zrobimy jednak w ten sposób. I tam już wyżej chyba golemy. Na pewno będzie jeden. Kontynuując, to ostatnio mam strasznie mało czasu. W ogóle to jest na tej podstawie, że ja dosłownie od Sylwestra, a dzisiaj jest 18 stycznia, nie sprzątałam w ogóle w domu, bo nie mam kiedy. W ogóle aktualnie to się skupiłam tak bardzo na nauce, że nawet podjęliśmy z Damenem decyzję, że ani on, ani ja nie będziemy gotować i sobie zamówiliśmy catering dietetyczny. Bo no nie da rady po prostu, ja nie dam rady tego wszystkiego pogodzić.
To jest awykonalne, wam powiem. Bardzo awykonalne. Więc aktualnie tak wygląda nasze życie, że po prostu ja się skupiam głównie na tej nauce. Też cały czas się zastanawiam, jak się jakby z tym wszystkim wyrobić, żeby było dobrze i żeby fajnie pozdawać, bo bądź co bądź zależy mi, żeby mieć stypendium. Dlatego, że no jednak 1000 zł miesięcznie po roku dobrej nauki, no to jest kusząca opcja, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Także jestem w stanie zaryzykować i się postarać. Już jestem też na siebie wkurzona, bo wczoraj miałam kolokwium ze statystyki i zawaliłam. Więc będę miała maksymalnie 3 z tego kolokwium. Jak poprawię, to i tak nie poprawię za bardzo, bo maksymalnie na 4. Co za tym idzie, i tak będę miała ocenę 4 prawdopodobnie ze statystyki, bo z pierwszego testu mam 5. Więc jak ona mi weźmie średnią z tamtego, który miałabym niby poprawić, po tym, który mi nie poszedł, no to za dużo mi to tak naprawdę nie zmieni niczego. Dobra, tu już chyba będzie jednak golem. Okej, zaciął się. Błagam cię, zostań tam. No właśnie, da się golemy pobijać z kuszy. To jest moja jedna z lepszych metod. Tylko trzeba trafiać i on nie może robić takich dziwacznych rzeczy, jak robi teraz. Dobra, ja się trochę przybliżę do niego. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję i że mi bełtów starczy na to bydle. No. Trafiaj. No i już. Jestem pizduchą. Teraz będzie w miarę chyba. Chyba. No. Okej. Udało się. To niestety nie jest jedyny golem. Wybaczcie, że jak są te walki z golemami, to ja się tak nie odzywam, ale chyba rozumiecie, o co chodzi. Są one dosyć problematyczne, żeby się z nimi bić. No, także mam ostatnio taki zapieprz totalny. Zastanawiam się też, bo dzisiaj mam w ogóle wolne i pomyślałam sobie, że nagram dla was odcinek na wtorek za tydzień. Tak, wiecie, żeby był. Bo Anusz Widelec może się przydać. Żebym sobie troszeczkę odpoczęła jednak. Bo dzisiaj też wstałam o 5.30. Darman jechał rano do pracy, więc uznam, że wstanę z nim. Więc tak od 8 się zajęłam notatkami z małymi przerwami na to, żeby tam sobie raz coś zjeść, dwa razy coś obejrzeć. No i w sumie skończyłam o równej 15 i wzięłam się praktycznie dla was za odcinek, żeby był. I żeby sobie dychnąć, bo naprawdę mózg paruje i kurczę, nie wiem, bo jutro mam niby tylko 2 godziny, ale przez korki mogę być w domu o bardzo późnej porze. I zastanawiam się, czy jutro nie jechać tylko na same ćwiczenia. Kopalnia srebra, no witam. No. Długo się tak będziemy. Dobra, widzę, że 2 ciosy jestem w stanie. Nawet więcej.
Okej, udało się. I po golemie, zobaczmy, czy nie ominąłam żadnego złoża. Nie, tu jest wszystko wykopane. To kopiemy dalej, będziemy otwierać to przejście, odgruzowywać je. Myślę, że pójdziemy do Bruno zdać mu raport. A odnośnie kopalni rudy, to nie wiem, czy już teraz się tam wybierać. W sumie by się przydało. Las mamy cały oczyszczony. Tam w okolicy myśliwych, tam już nic więcej nie ma. Czyli w sumie zostały się nam dwa obozy chyba tylko z najemnikami. Też do zadania. Okej, tu jest jeszcze Kilow. No i tak, i co? I nie wiem co, bo się znowu zgubiłam. Nie mogę się dzisiaj kompletnie na niczym skupić. Po tej nauce teraz. Serio, naprawdę. Chyba nic dziwnego, po prostu już mózg nie działa kompletnie. Ja zauważyłam, że mam tak, że na przykład po jakimś czasie centralnie mózg mi się przegrzewa. I nic nie działa, nie? No. Super, udało się kopalnię odgruzować. Więc możemy zdać Bruno raporcik. Tylko trzeba się wymanić. Mamy dwa serduszka srebrnego golema, bo dwa zabiliśmy. Ile udało się z bryłek srebra wydobyć? Jestem ciekawa. To są bryłki soli. 143 bryłki srebra. Ej, no to naprawdę ładnie. Miałam się pytać, skąd ja mam tyle pieniędzy, a potem mi się przypomniało, że przecież otwieraliśmy mieszki do zamku. Dobrze, tu jest Janus, a Bruno sobie siedzi u siebie. W sprawie kopalni srebra. Tak, i co z nią? Wejście do niej zostało odblokowane. A oto ruda srebra, którą sobie życzyłeś. No dobrze. Okej, czyli została nam kopalnia... Została nam kopalnia rudy do miasta. Do miasta się chciałam tepnąć. I wybrać sobie jakąś chatkę do spania. Ponieważ się robi wieczór, najlepiej by było się przespać do świtu, bo mamy wtedy cały dzień. Wynoś się z mojego łóżka! No wiadomo, tutaj mają pretensje, ale to nic. Przed wypłynięciem sobie pookradamy tych ludzi, kogo możemy. Telema raczej nie okradniemy, bo on wymaga 100 zręczności. Pararirarau. I co teraz? Gobliny, piraci to nie. To w ogóle na kolejnej wyspie będziemy kontynuować. Albo nawet dwóch kolejnych? Nie pamiętam. Najemnicy orków. To są w dwóch miejscach. Kopalnia rudy. No kopalnia rudy, trzeba tam iść. Tylko tam jest, powiem wam, trudno w tej kopalni rudy. I tam w sumie lepiej mi było może iść z plaży. Chociaż w sumie możemy się przejść taką trochę dłuższą drogą, dlaczego by nie. Zobaczymy. Zresztą, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Tam jest dosyć trudno, może niekoniecznie na tym wejściu, ale później się robi dosyć skomplikowanie. O, jesteśmy już pod kopalnią tak naprawdę. Tam coś jest na górze. A dlaczego ja tego nie widziałam wcześniej? No właśnie, że na górę. Kolejny raz gra sobie robi ze mnie... Ognisty korzeń. I po cholerę ja tu właziłam po taki ognisty korzeń tylko. Chyba, że ma mi to pomóc. Teraz kolej na ciebie! Może w ten sposób mamy to załatwić. Gorzej, że oni wszyscy właśnie tak... Może pospadają na dół, nie? Gorzej, jak ja też spadnę. O, ja właśnie spadłam.
ciekawe, to przeżyłam. Ale tam część osób wywaliła placka. Będzie problem. Chowaj. Dobra, za jednego niestety nie dostałam expa, bo się wywalił chłop. Ale to nic. Jednego to mi tam nie żal. Ej, serio, zaczynam mieć wrażenie, że gra mi tak pozwoliła zrobić, żeby właśnie mieć prościej na przykład do nich tu wleść. Dobra, oni są tam. Tamten jeden się na szczęście zaciął. Okej, bo ten się umie lepiej już lać. Ale nie pomogło mu to zbytnio. Zaraz się załatwi. O nie, tamten strzela z łuku. Niedobrze. Gdzie mi się tak oberwało? Czym mnie ten chłop bił? Halabardą? No nie wiem. Gorzej, że ich tam jest więcej w tej kopalni. A ta kopalnia to już nie są przelewki, wiecie? Tam się chłop skap. Dobra, ale tutaj już ich chyba dużo nie ma. Ta, nie ma. Mi się wydawało, że ich tu było mniej. Chciałam go uderzyć, a jakimś cudem zablokowałam. I wydaje mi się, że gra ich więcej wyniosła tutaj na zewnątrz niż wcześniej, bo ja bym sobie dała rękę uciąć, że ich więcej było w środku niż na zewnątrz. Powiem wam, że dobry pomysł to by było teraz zejść. W ogóle fajnie, że nie zginęłam po takim upadku, jak widzieliście wcześniej. Ojojoj. Dobra, udało się, bo przez chwilę myślałam, że placka pierdzielne, tak jak tamten pierdzielnął. Ale się udało bez placucha. Teraz kolej na ciebie! No niestety ten będzie strzelał z łuku, bo mu się nudzi. O, tak, super, chodź tu. Chodź. No. Ale wywalił kopyta do góry. Jezu, dobra, okropna jestem. Lecimy dalej. Zostało ich tutaj jeszcze trochę. Dzień dobry. Teraz kolej na ciebie! Podoba mi się, że da się ich pojedynczo wyciągać. Podoba mi się, że gra nam na razie nie pcha przeciwników, którzy są w sumie silniejsi bardzo od nas. No chodź tu. Rozerwę cię na kawałki. Dobra, trzeba się trochę wycofać. Niestety oni robią cuda na kiju. Co tu się stało? Widzieliście to? Dobra. Widzę, że oni też nie mogą korzystać z tarczy, tak jak ja mogłam wcześniej. To znaczy, że to jest kwestia wiecie czego.
tego, że po prostu jak nam się zmienia... W ogóle tarczy mi zdjęło. Może dlatego ja nie mogę tego robić? A dlaczego mi tarczę nagle wywaliło z buta? Nie no, mogę normalnie. Czyli miałam jakiś błąd i mi po prostu tarczę zdjęło. Pewnie pisaliście w komentarzu właśnie to, a ja nie zauważyłam. No ja mówiłam, że dzisiaj nie kontaktuję. Dobra, tu została jakaś roślinka pojedyncza. Lecznicza dosłownie, tam też coś jest. Chyba ognista ta. Ogniste właśnie ziele. Tam coś jest. Roślinka, dobra. Jeszcze musimy wejść do środka. Możliwe jest to, że ich tam nie będzie, ale będą, bo ja pamiętam, że tam byli tacy bardziej, bo ja wiem, trudniejsi, mocniejsi. A nie, w sumie nie ma golema z rudy, tak mi się teraz przypomniało. A, bo to jest żelazo. Aha, no tak, bo żelazo i ognista ruda. Boże, co ja gadam? Magiczna ruda. Zaraz, ocena zdolności. A no tak, bo to jest te... cholerstwo. My tutaj za dużo nie wydobędziemy tego, ale powinno się udać tyle, żeby było do zadania. No, dawaj to. Jestem ciekawa, czy ci ludzie to byli wszyscy, bo mi się właśnie kojarzy, że ich było mniej na zewnątrz, a paru było w środku i być może oni po prostu... W sensie, może ja wtedy byłam po prostu późniejszą porą i oni sobie tam po prostu siedzieli. No, mogę to kopać, czy nie? To jest chyba niekopalne, wiecie? No właśnie, bo spadnę na dół. Dobra, tam była ta niekopalna. Tam nie da się też jej kopać. Tu są jakieś dwie. Zobaczymy, czy to będą przeciwnicy, bo ja naprawdę nie pamiętam za cholerę. I to fajnie, bo udało nam się dwie kopalnie załatwić w jednym odcinku. Nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. Myślałam, że nam dłużej zejdzie, że będzie po kopalni na odcinek, a tutaj jednak nie. Jednak będą dzisiaj dwie. Ponieważ już się zbliżamy praktycznie do końca. Jak już zaczynamy kopać, to już jesteśmy na naprawdę dobrej drodze. Teraz tylko pytanie, czy ktoś nas jeszcze powstrzyma w środku, czy nie, ale obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak, niestety. Przynajmniej nam się trochę polepszyła tutaj umiejętność kopania. Część osób mogłaby się pytać, po cholerę, ja kopię to wszystko. Przyda się do krawcenia później. A zresztą dzięki temu nam rosną umiejętności. A to się przyda, podejrzewam, że jeszcze później. To jest dopiero drugi rozdział z 7. Także wiecie, przed nami długa zabawa. Bardzo długa. Ja się aż zastanawiam, czy jakiejś jakby dodatkowej serii nie wprowadzić. Jak to działa? Zaraz. O matko. Okej, fajne rzeczy robię. A tą szybkę jednak da się kopać. To czemu się nie podświetlała, to ja nie wiem. Wcześniej. Tam mi pokazuje też jakieś bronie. Nie pokazuje mi żadnych przeciwników, dlatego jestem w stanie uwierzyć, że to byli wszyscy. Ale coś mi nie pasuje, boję się, że to nie byli wszyscy. Że tam będą jeszcze przy tym piecu. W ogóle fajnie, że po bryłce sobie tutaj wlazłam. Zaraz zobaczymy. Chyba nie, bo... Nie słyszę ludzi i nie widzę znaczników na lokatorze, więc to chyba byli wszyscy. W ogóle fajnie, że burzę widać w kopalni. Pozdrawiam serdecznie. Aż takie błyski w kopalni, która jest zamknięta? Nie wydaje mi się. No dobrze.
A może ja będę potrzebowała takiego serca z wodnistego jakby golema, takiego wodnego? Bo z magicznej rudy to golema nie ma tutaj. Kurde, nie wiem. O Boże. No, kop to, matko. Chcę już to skończyć. Czy fajnie, że te bryłki nagle zaczęły wylatywać, bo był taki czas, że nic nie było. Sprawdzamy, ale wydaje mi się, że... A, no właśnie, źle mi się wydaje. Tu by się jakiś czar przydał, żeby pierdzielnąć, wiecie? Tylko, że ja chyba obszarówki żadnej za bardzo nie mam. Mam bryłę lodu. Gejzer, nie mam nawet tyle many. Wiecie, tu by się przydało coś w stylu ognistego deszczu, ale prawda jest taka, że nawet nie będę w stanie go używać. No i tu jest właśnie złoże magicznej rudy na przykład. Także trzeba wykopać. No i nie wiem, z tymi ludźmi nam pójdzie trochę gorzej, bo oni są silniejsi tutaj właśnie w środku. Także może pójść na pewno trudniej. Jeszcze zaraz się to okaże, ale nie rokuje nam tutaj łatwego przebrnięcia przez to. Dobra, oni na razie jeszcze mnie nie widzą, więc sobie pokopiemy dalej. No musimy tą kopalnię oczyścić, żeby to miało sens jakikolwiek. No, halo. Zaraz cię załatwię. O Jezu, wszyscy się rzucą? Tam. To niedobrze. Czy oni się zbagowali, ale... Ej, nie, dobra. Jestem w stanie to tak zrobić, więc skorzystajmy z tego. Oni się na szczęście pozacinali. Tam, gdzie powinni. Nawet sobie, kurde, bliżej podejdę. No, o nie, bełty mi się skończyły, żartujesz? Ajajaj. No właśnie, to był ten silniejszy, już czułam na sobie, bo miał fajniejsze skillsy bicia. No nie! Dobra, został nam ostatni. Na szczęście to ten plebejc już taki. Czyli albo tych dwóch było takich silniejszych, albo ten jeden. Wiecie, ciężko będzie teraz określić, ponieważ no zbiłam ich jakby z łuku. Kurde, coraz mniej mi podświetla tą rudę, która jest do kopania. O Jezu, dobrze, żeśmy się zbagowali, bo to będzie szybciej. Polecam się tak bagować. Dobra, trzeba tutaj wyzbierać resztę tych bryłek. Szczególnie... Nie no, dobra. Wszystkie trzeba niestety. Bo to się przyda, a ja potem nie będę chciała tutaj wracać, bo to jest bez sensu. Dobra. Tu nam została ta. Jeszcze najgłówniejsze to są te z magiczną rudą. Ale skoro we wszystkich kopalniach i wszędzie kopię, to tutaj też.
Czyli tak, dzisiaj kończymy te kopalnie. W sumie już żeśmy prawie skończyli. Tu jest dużo magicznej rudy po tamtej stronie. O, tutaj nic nie ma. To nawet lepiej. No i jak to skończymy, to kopanie, to pójdziemy właśnie do Bruno, mu to powiedzieć. No i chyba nam się rozwinie bardziej ten wątek Stamlera, z tego co pamiętam właśnie. On nas, że tak powiem, nie wypuści bez rozwiązania tego problemu za bardzo z tej wyspy. Zresztą nie wiem, czy bym chciała, tak w sumie. Bo byśmy ominęli spory wątek, a on jest naprawdę fajny. Nie powiem, jest tym jednym takim z trudniejszych jakby, ale jest okej, nie? No, kop to szybciej, Jezu Chryste, Panie. Już mi się robi ciemno w pokoju, ale nie wstanę, póki nie skończę jakby tych kopalni i nie pojawi się jakaś opcja dialogowa. Bo wtedy mi jest najłatwiej wycinać takie rzeczy. A tak serio, to po prostu nie chce mi się trochę wstać. Dobra. Tam na górze... O, niestety jest. Dobra. Nie będę już patrzeć oceny naszej zdolności i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, czy jeszcze jeden odcinek dla Was nagrać, czy tylko jakby na jednym się skupić. W sumie nie wiem. To wszystko zależy od tego, czy chcę mi się dalej robić notatki. Tym razem z podstaw nauki o informacji. Nie wiem, czy mi się chce. Ale na pewno wiem, że powinnam. No, także ja w ogóle mówiłam chwilę o tych egzaminach i mi to wypadło z głowy, bo żeśmy mieli walkę i tak dalej. No, zastanawiam się, na którą, czy iść na zerówkę teraz właśnie z podstaw nauki o informacji. I w sumie nie wiem, bo z jednej strony bym poszła, żeby je mieć z głowy, a z drugiej chciałabym mieć trochę więcej czasu, bo też będę miała parę projektów do zamknięcia przed końcem semestru z ćwiczeń i boję się, że nie zdążę tego wszystkiego ogarnąć. Jak tu? Nie ma tu nic więcej. Bez sensu. Ale tutaj powinno coś być. Złoże czarnej rudy. Oj, oj, oj. Tak mi się coś właśnie wydawało, że to nie jest zwykła ruda. Będzie też chyba czerwona ruda. Czy my mamy czerwoną rudę? Mamy, bo żeśmy kopali. No dobra. Wracając, to się właśnie trochę zastanawiam, bo te inne projekty trochę mi psują tą imersję. No bo jednak wymagają ode mnie sporo pracy i wszystkiego. A boję się, że się nie uda. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Masakra, serio. Nie umiem myśleć. Dzisiaj jeszcze miałam normalne jedzonko, nie z cateringu. Żeśmy sobie ostatnio właśnie wzięli dzień próbny jakby tego cateringu i nam właśnie zasmakowało, więc musieliśmy, wiecie, jakby oni mają taki trochę pit stop, tak jakby, że właśnie trzeba troszeczkę odczekać, zanim później się to ogarnie. I no, mamy dopiero od jutra, taki na 2 tygodnie typowo wzięty. Właśnie biorąc pod uwagę te moje studia, bo ja mam tak, że ten tydzień jest zajebisty, w sensie ja mam mało zajęć bardzo, ale ten kolejny, który mam, jest cały zapierdzielony, cały zawalony tymi rzeczami. Niby już ostatni tydzień przed sesją, a jednak jest tak zawalony, że naprawdę. Ja w ogóle podziwiam ludzi, którzy idą na wszystkie zerówki, ale bardzo mi się też nie podoba to, co robią, bo dobrze się już nasłuchałam, że idą na te zerówki, bo może zdadzą. Ja mam takie... To jest tak bez sensu. W sensie, kiedyś wykładowcy, oni to robią z własnej woli. Jak się kiedyś wkurwią, to po prostu przestaną robić zerówki, bo oni nie robią tego dla ludzi, żeby się sprawdzili i żeby żadne nie pozdawało, bo chuja umie. No nie! Fuck. Chciałam sobie tutaj wskoczyć. Nie wyszło mi. Nie, nie baguj się. O Jezu. Chyba nie zadziała nam to. Nie. No niestety musiałam się cheatnąć.
Także od razu odeśpimy, jak tylko pójdziemy do Bruna. Tutaj nic więcej nie ma, więc możemy się teleportować do zamku. No i jeszcze dokończę odnośnie tych zerówek, że właśnie strasznie mnie to wkurza, takie podejście ludzi, że oni myślą sobie, że a podejdę, nic nie umiem, może zdam, bo też później jakby chcieli to poprawić, to dostaną z poprawy maksymalnie 3,5. Ponieważ nawet jak poprawię na 5, to jest brana średnia ocen. W sumie. Więc nie dostaną raczej zbyt wiele z tego, dlatego to jest bez sensu. Czy tam nawet 4, ale to i tak jakby to nie jest satysfakcjonujące. Ale to taka moja mała dygresja. W sprawie kopalni rudy żelaza. Tak, i co z nią? Kopalnia jest znów otwarta. Pozbyłem się przebywających w niej najemników orków. A oto ruda, o którą prosiłeś. W sprawie kopalni. Tak, jak ci idzie ich szukanie? Wszystkie kopalnie są gotowe do wznowienia wydobycia. Naprawdę ci się udało. Muszę powiedzieć, że zrobiłeś na mnie wrażenie. Jeśli jeszcze zdołasz rozwiązać problem z najemnikami orków, będę gotów znów uznać Erchaobara za swojego króla. Ale nie zapomnij, w kopalniach są jeszcze potrzebni robotnicy. Po 3 kopaczy na każdą kopalnię, razem 9. Oczywiście, łatwo nie będzie ich znaleźć i będziesz potrzebował na to czasu. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo. Dobra. Stefan, czy coś od ciebie? Nie. Moi drodzy, wypadałoby ten odcinek kończyć, jak my stoimy z tymi zadaniami. Zamieszki na Tamorze. No musimy... Zaraz. No właśnie, jak widzicie, to zamieszek się ten Stamler też zalicza. Ale nam się nagle dziennik skrócił, nie? Dobra, zostało nam ostatni oddział najemników orków, z tego co pamiętam. I to jest ten, gdzie przebywa Jako, z tym orkiem, który był przy nim. I oni są przy starym domku myśliwskim. Nie mylić z obozem starym myśliwych i z nowym, tylko domek myśliwski. No i kwestia Stamlera, to trzeba ruszyć, ale myślę, że najpierw ci najemnicy jednak. To będzie od nas wymagało trochę umiejętności, jak my stoimy z poziomem. 83% mamy. A w sumie, może by tak się jednak tym Stamlerem na razie zająć. W sumie jest też jedno miejsce, gdzie jeszcze nie byłam, tylko zapomniałam, jak tam się idzie. I tam moglibyśmy mieć dodatkowego questa w sumie. Ale myślę, że możemy od kolejnego odcinka pogadać sobie z Janusem o Stamlerze. Tak, żeby dopełnić. No i co, moi drodzy? Dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie tego przydługiego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, trzymajcie się. Ja myślę, że sobie jeszcze nagram jeden odcinek dla Was, żeby się trochę odmurzyć i później wrócę do nauki. Także dzięki i cześć!